Hej, cześć się wam wszystkim ludzie, z tej strony Radak, a to jest kolejny odcinek Wiedźmina 3 Dziki Gon. Także tak, powracamy ludzie. Chwila, tylko muszę tutaj zmienić, bo tutaj podgląd mam i mi się pierdzieli, na co mam patrzeć. A więc tak, witam was znowu po raz kolejny. Co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj będziemy robić to zadanie, te licho przy studni. I tak. Zauważyłem, że aktywność pod Wiedźminem jest skąpa. Czemu tak jest? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że naprawicie ten błąd. Bo ja rozumiem, że rozjazdy, że wszyscy święci, ale naprawdę, Wiedźmin to jest gra, którą chcę dla was nagrywać, którą sami wybraliście. I liczę, że w geście solidarności zwykłej ludzkiej przyzwoitości będziecie go, kurde, oglądać. No, także tyle z moich wywodów. Wbijamy do tego i gadamy z tym Odolanem. Witaj, gospodarzu. Wyczytałem, że macie tu kłopot ze studnią. Ano mamy. Straszy tam. Od dobrych 20 lat. 20? To czemu akurat teraz dajesz zlecenie? Bo wcześniej czerpaliśmy wodę z rzeki, ale po bitwie tyle w niej trupów wpływa, że truć poczęła. Moja córka, Luba, wypiła pół dzbanka i całkiem zaniemogła. Czoło rozpalone, jadła utrzymać nie może. Z dnia na dzień marnieje. Zielarka mówi, że człowiek w gorączce dużo pić musi. I nie piwa, ani jabłecznika, ale wody właśnie. Koniecznie czystej. A skąd ją wziąć, jak nie ze studni? Tylko ducha wpierw przegnać trzeba. A on nikomu podejść nie pozwoli. Opisz mi tego ducha. No, bardzo jest straszny. Bardzo. Chodzi mi o jego wygląd. Przypomina jakby kobietę, ale taką, co właśnie z grobu wstała. Suknię ma brudną w strzępach. Skóra płatami schodzi jej z kości, a wyje jak na mękach. Jakaś zjawa, albo może Alp. Jakby go nie zwali, mistrzu. Jak się nim nie zajmiecie, przyjdzie mi córę pogrzebać. Porozmawiajmy o nagrodzie, nic za darmo, panie. Ale interes to interes, więc pomówmy o pieniądze. A co nie tak z pieniędzmi? $22. No, i dogadaliśmy się. No i pomogę ci. Dobrze, pomogę ci. Gdzie jest ta studnia? W Haczach. To taka osada była. Na południe stąd, na wzgórzu. Nikt tam nie zachodzi, bo wiecie, duch. Przepędźcie go, proszę. Damy radę. No i damy radę. My jesteśmy wielki Geralt z Rivi, bitches. Lecimy temu duchowi wpierdolić. Cholerni Wiedźmini. Coś powiedział? Coś powiedział, ziom? Ja to słyszałem, wiesz? Jeszcze raz. Płotka, gdzie jesteś tu? Kam. Spałem! Pyr. I mamy naszą wioskę. Wow! No, znalazłem tego ducha. Oto i osławiona studnia. I osławiony duch. Nicia? Ciekawe, skąd się tu wzięła. Zimne. Nie atakuje. Przeczytaj wpis o południcy. Bestiariusz, upiory, licho z południca. Wbrew temu, co się powszechnie sądzi, chłopi nie przerywają pracy w środku dnia, żeby schronić się przed upałem, tylko przed południcami. Blat Raymond, chłopi ich obyczaje. W wyjątkowo upalne dni na polach pojawiają się czasem zjawy przypominające wysuszone słońcem kobiety ubrane w długie białe szaty. To południce, duchy młodych kobiet i dziewcząt, które zmarły gwałtowną śmiercią tuż przed... Już tu po swym ślubie. Oszalałe z bólu i nienawiści krążą wśród
łanów zboża, szukając swych dawnych, niewiernych kochanków czy miłosnych rywalek, ale zabiją każdego, kto nie usunie się na ich czas z drogi. Przed odejściem ze światy powstrzymuje je często zwykle jakiś przedmiot o szczególnym emocjonalnym znaczeniu. Dlatego znalazłszy w szczerym polu zaręczynowy pierścionek czy porwany welon, lepiej go nie podnosić, tylko czym prędzej się oddalić. Wrażliwy na ole przeciwko upiorom, Irden, księżycowy pył, czyli petardę. Chciałbym zrobić ole przeciw upiorom. Co potrzebuję? Niedźwiedzie sadło. Z tym może być problem. Albo te arenie, widzicie, kwiatek. Coś musi wiązać południcę z tym miejscem, jakiś przedmiot. Coś, bez czego nie odejdzie w zaświaty. No, takie siema. Takie siema, jestem Gercio. Grabimy tę wiochę. Sproszkowana perła, talerz, fiolka, wszystko się sprzeda. Lalka. Wszystko sprzedamy. O, proszę bardzo. Tutaj jeszcze nie zgrabiłem. Krasnoludzki spirytus, talerz. Yeah, talerze. Come on, chop chop. Nie tu jest wejście. A chwila, tu jest skrzynia? Nie, ograbiona. Dobra. Tu jest jakaś skrzynia. O, proszę, niedźwiedzie sadło. To teraz tylko ten coś tam, alka coś tam. Ten kwiatek. Nie będę się poniżać. Dobra. To już mamy przetrzepioną tego. O, proszę bardzo. Czy to są te Nihiru? Płatki Nihiru? No, mir. Zielarzem nie jestem. Tutaj jakiś grzyb. Podszedłem za blisko. O, to nie, nie. No serio? Fuck. Dobra. Uciekł, ale jutro pewnie wróci. Co się tu trzyma? Zmarnowałem Irdena. Dobra. Ale pierwsza walka z potworem. Stara kozia skóra, niedźwiedzia skóra. Kurde, jakieś pobojowisko tutaj było. Dobra. Tutaj coś jest? Czyste srebro. Tutaj jakieś czerwone. Pożółkły. Może się okazać pomocny. A przeczytam chętnie. Stało się. Volker złożył skargę na dziedzica przed sądem w Wyzimie. Wyliczył wszystkie krzywdy, jakieśmy od niego zaznali. Jak pobił Johanna, bo ten w czas czapki przed nim nie zjął, jak pijany pola stratował i odszkodowania wypłacić wymyślał, jak wpadł na wesele Pietera i w prawa pierwszej nocy się domagał. I stało się to, o cośmy błagali w modłach Mielette. Mielette. Sędzie. Sędzia uznał nasze żale i wszelkie należności lenne wobec dziedzica zawiesił. Możemy założyć własną osadę, żyć jak wolni ludzie. 12 kwiecień. Pierwszy dzień na swoim. Hacze to skromna osada, ale dla mnie lepsza ona niżeli najwybiślniejsze pałace. Volker okadził dom swym dymem. Boże, jak ja czytać nie umiem. Volker okadził dom dymem z leszczyny, żeby złe odegrać. Odegnać. Zakopać. Kurwa, czytajcie, bo ja tu... To nie mój charakter czytania w ogóle. 23. Mówi się, że dziedzic się do nas wybiera, że paktować chce nakłonić, żebyśmy do jego wsi wrócili. Ponoć po tym, jak umarł mu syn, uspokoił się i nie nerwuje już się o byle co. No to zobaczymy. W każdym razie ja się stąd nie ruszam. No. Dobra, Zoleta. To może być to, co wiąże duszę dziewczyny z tym miejscem. Mam coś tam obrazować. Został zakłuty nożem. Zginął na miejscu. Potem ciało objadły zwierzęta do kości. Tam są kolejne plamy krwi, ale nie jego. Ślady po krwi, ledwie widoczne. Kogoś tędy ciągnięto, kogoś kto jeszcze żył. Pewnie tę dziewczynę. Tego tutaj zajebali. A dziewczyny by wlekli.
Takie pertraktacje. Ślady dłoni umazanych we krwi. Małe palce. Palce kobiety. Ktoś ściągnął ją na zewnątrz. Była ranna. Walczyła o życie. Mówiłem? Ciała nie widać, ale może zostały jakieś ślady. W dobrych warunkach plamy po krwi są widoczne przez dziesięciolecia. Geralt, ty to jednak musisz mieć smutne życie, żeby gadać sam ze sobą. Przy studni jest kolejny ślad. Lina! O, tutaj w ogóle wypadła na trawa. Widać, południca nie oddala się od studni. Tutaj rąka. Rąka, kurde, ręka. Plamy po krwi. Prawie do szczętu wypłowiałe. A lina jest wciąż napięta. Coś na niej wisi. Pewnie ciało. Trup powieszony na sznurze od wiadra. To pewnie ta kobieta od dziennika. Wciągaj, Gerciu. Szeroka miednica, mała żuchwa. Kobieta, sądząc po zębach około 30. Brakuje lewego ramienia. Trzeba będzie spalić to ciało. Ale najpierw muszę znaleźć przedmiot, który wiąże jej duszę z tym miejscem. Ta bransoleta. Może ramię odpadło, bo nosiła na nim tę bransoletę od męża. Zajebista bransoleta. Trzeba zeskoczyć na dół, obym sobie nóg nie połamał. Golo! No, także tak. Tam jeszcze taki lekki parkour zrobił, więc wiecie. Nurkuj, przytrzymaj się. Dobra, tam coś jest. I tu coś jest. Jakiś skarb. Bransoleta, proszę bardzo. Nie ma tutaj nic ciekawego? Nie ma. Wynurz się. Geralt? Panie detektywie? Połów udany. Bransoleta z wygrawerowanym napisem dla mojej ukochanej Klary Folker. Ta bransoleta musiała należeć do kobiety, którą znalazłem w studni. Ładna robota, ale trzeba będzie ją spalić razem z ciałem gdzieś blisko studni, żeby na dobre przegnać tę południcę. No. Czyli musimy spalić... Musimy spalić ciało z bransoletą. Bo inaczej będzie ciężko. Mogę rzucać znaki pod wodą? Byłoby ciekawie. Dobra. Mam tu coś ciekawego. O! Co tu jest? Proszę bardzo. Jakieś bełty rozrywające. Dajesz Geralt, bo ci się powietrze zaczyna kończyć. Jak ciśnie, kurde. Nie jeden olimpijczyk by mu zazdrościł. Dobra, widzę światło. Tu nie ma nic. Dobra, Geralt, wynurz się. Muszę się przygotować do tego starcia. Sporządzić olej na upiory. Wypić jakiś eliksir. Olej na upiory, no fakt. Tylko gdzie tu znajdziesz ten ama coś tam? O, ja tu zbieram wszystkie kwiatki. Ale w białym sadzie jeszcze dużo nie... Kogoś tutaj też powiesili. Leży jemu brak... Jemu... Nie wiem jak uznać tę miednicę. Raczej taka wąska. A nie widzę żuchwy. To pewnie mężczyzna. Gospodarz. Jemu już się te fanty nie przydadzą. O, proszę bardzo. Stalowy miecz. Lepszy, gorszy? No proszę bardzo, lepszy. Naprawdę? Taki zwykły miecz, kurde, jaki z zardzewiałej skrzyni jest lepszy niż normalnie stworzony wiedźmiński miecz? Proszę bardzo. Niewiarygodne. Impossible. Dobra, lecimy do białego sadu. Tam muszą być jakieś zielarze, nie zielarze, jakieś
Jakieś chuje moje dzikie węże. Także tak. Tu jest ta wioska. No nie chcę. Gdzie jest biały sad? Tu. Tu. Noż kurde. Tu chcę. Ale znacznik. Tu. Proszę. Płyniemy. Znaczy leci. Jedziemy, jedziemy. Pyr, 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 pyr. Opuszczona wiocha. Spal szczątki dziewczyny, tak, tak, tak. Tylko że najpierw muszę się przygotować. Sposzącić olej na upiory. Eliksiry. Takie tam. I mimo iż gram na easy, to jednak wiecie. Immersja. I takie tam. Dobra. Zbieramy to wszystko. Skurcze ziele. Tutaj się te wieśniaki tak męczą z tymi roślinami tak delikatnie, a ja przebiegam, zbieram i jadę dalej. Jakieś kawy, nie kawy. Barsz Sosnowskiego. Ładna polana, same kwiatki. Jest jakaś chata zielarza, coś w tym stylu? W każdej wiosce powinna być. W każdej wiosce jaskółcze ziele. Ze skurczego ziela mogę chyba zrobić jaskółkę, o ile się nie mylę. Sprawdźmy to. Alchemia. Mogę zrobić biały miód. A czego potrzebuję do jaskółki? Mózgu utopca. Okej. Okay. Zwiększa zadawane obrażenia, jeżeli aktualna żywota się zrobi na maksymalne. Ale ciągle nie mam tego, tej arenaliny. Adrenaliny, arenaliny od Ewa. Wronie oko jakieś. No panowie, no. Uj, ale mi kamera uciekła. Jaskółcze ziele mam. O właśnie. Ulepszmy sobie. Areanina? Mir. Nie ma tu areaniny, kurde, jak jest to i tak. Jak jest to i nie ma. Chodź tu, płotka. Płotka? Chodź tu. O! Tutaj są kwiatki. Niech bogowie mają cię w swojej opiece. I nawzajem. To jest areanina. Yeah! Dobra, dwa. Trzy. Mamy dwa, potrzebuję tam chyba pięciu. Trzy. Cztery. Pięć. 6. O ile dobrze liczyłem. Jaskółka to potrzebuje mózgu utopca. Do kota potrzebuje esencji wody, której nie wiem jak się robi. Już chwila. Powinno tutaj... Nie znam recepty na wodę. Wodór i tlen. Takie tam. Nie znam. Dobra, ale mam olej przeciw upiorom. Wykonaj. Dobra. Chodź tu, płotka. Lecim tam. Tylko nie wiem, czy ten olej zrobić przed spaleniem, po spaleniu. Zapiszemy się, tak, na wszelki wypadek. Sprawdźmy, ile mamy czasu odcinka. Mam 20 minut. Halo. Zboczyłem z kursu. Ło, jelonki! Ło, ja cię kręcę. Chodź tu, jeleń! Jeleń!
Jeleń! Jeleń, kurwo! Gdzie ty jest? Oż ty! Yeah, bitch! Polowanie! Dobra. Palimy. Zapisujemy się. I jak spalę, to co? Będę mógł wtedy ten olej? A tak, nasz. Dobra, lepiej wcześniej niż później, co nie? Przeciągnij olej. No tak, akceptuję. Ten olej będzie przez cały czas? Nie. Spal ciało. I bransoleta. Igni. Palto. No. Dzień dobry. Zadziałało. No, czyli chyba dobrze zrobiłem, że tego. Najpierw Quen. Teraz czekamy na Irden. Życie mi zabierała skubana. Irden. Odeszła na zawsze. Ten Easy chyba trochę za łatwy. Ale dobra. Pył śmierci, esencja upiora. Nice, nice, nice. Dobra. Całą tutaj opuszczoną wiochę już przetrzepiliśmy. Teraz lecimy po nagrodę. I zakończymy odcinek. No, coś tam jeszcze zrobimy. Chyba trochę za łatwy. Da się w ogóle zmienić poziom trudności w obce? Rozgrywka. Poziom trudności gry. Tak. Zmieniamy? Nie, chyba nie. Chociaż. Dobra. Jak będzie za trudno, to zmienimy. No bo faktycznie ta południca jednak powinna dawać nam jakieś. Oj. Dawać nam jakieś wyzwania, tu wystarczyły 4 strzały i ona padła, to wiecie. Fakt, że mieliśmy ten olej, ale wiecie. Ten olej przez ile będzie? Przez cały czas? Aha. Przez tam 20 ciosów. Sprawa załatwiona. Studnie nawiedzał duch kobiety, którą tam zabito. Przegnałem go. Tylko żeby tak każdy niepogrzebany nieszczęśnik nie zaczynał straszyć, bo przez to pobojowisko kłopoty będą. Jakby co, polecam się na przyszłość. A póki co, Klara, Volker, mówią ci coś te imiona? Nie znam takich, ale słyszałem, jak nasza zielarka Tomira rozprawiała raz o jakiejś Klarze. Może o tę samą się rozchodzi. Wasza nagroda, mistrzu. Złoto, co dla Luby na posag zebrałem. Bez was ślubu i tak by nie dożyła. A teraz jest chociaż nadzieja. No proszę, nie myślałem, że ktoś mi kupił ten posag. Wiesz, pieniądze. Nie przypuszczał, że on Wiedźminowi przypadnie. Ciekawe czasy nastały, prawda? Ciekawe i smutne. Pieniądze zawsze się przydadzą. Jesteśmy, kurde, w końcu łowcą potworów najemnym. Hajs to nasze te. Dobra, jakie tu mam jeszcze zadania poboczne? Zaginiony w akcji, lecimy po niego. Pyr, pyr, pyr. Ile nam brakuje do następnego poziomu? 200 punktów doświadczenia.
Dobra. Zaginiony w akcji, a więc zaginiony brat, czy coś. Pyk, 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 pyk. Jak zapierdalamy przez te wiochy, Jezus. Bip, bip. Wow. Nie wyrobiłem w zakręcie, bardzo mi przykro. Skacz, płotka. Chwila, a ten... Tutaj dostałem coś takiego jak trofeum właśnie. Spódnicy. Już mam założone, więc... Bo jest. Dodatkowe doświadczenie za czas kończące na ludziach. No. Może być. Takie mech. Wykonamy sobie zadanie poboczne, a następny odcinek chyba poświęcimy na eksplorację tego białego sadu, bo patrzcie. Patrzcie, ile tu nam jeszcze znaczników jest. Ile z wszystkiego. Co? To się tu jeszcze pobawimy. Poeksplorujemy, pozabijamy, a nuż drugi level nam skoczy. Tutaj jakaś... jakieś ruiny czegoś, w jakiejś wieży, muru, cokolwiek. Tu jest most, ewidentnie most. Utopce? Dobra, utopcami się zajmę później. Te merskie lilie widzę. Dezerterze, ty jeden. Często rozmawiasz ze swoim psem? To nie mój pies, tylko brata, Bastiena. Chociaż teraz to już chyba mój. Widzisz? Bastien bił się w wielkiej bitwie z czarnymi tu pod wsią zaraz. I od tego czasu słuch o nim zaginął. Mówiłem mu, zrób jak ja. Utnij sobie palec albo dwa, to cię nie wcielą. Ale bał się. Też bym się bał. Na twoim miejscu rozejrzałbym się na pobojowisku. Byłem tam. Morze trupów i trupojadów. Słyszałem kiedyś, że boją się ognia, więc próbowałem przegonić się pochodnią. No i gówno prawda, powiem ci. Gdyby nie Huzar, zeżarłyby mnie żywce. Słuchaj no, zgaduję, że nie nosisz tych mieczy od parady. Obroń mnie przed gulami i pomóż znaleźć Bastiena. A dobrze zapłacę. Dobra. Dobrze, pomogę ci. Tylko od bitwy minęło już ładnych parę dni. Szanse, że znajdziemy twojego brata żywego są małe. Bardzo małe. Co ty nie powiesz? Ale chcę chociaż stamtąd zabrać jego ciało. Żeby Bastian nie gnił pod gołym niebem razem z czarnymi. Spotkajmy się na wzgórzu koło pobojowiska. Dalej pójdziemy razem. No dobra, ziom. Masz tu coś ciekawego? Nie ma nic. A szkoda. Ale popierdziela. Płotka. Albo utopce. Jak tam zejść? Że tak powiem YOLO? A czemu nie? Quen. I lecim. I gnij. Kurde, kurde, no kurde mać, igni. Czemu nie umierasz? Dobra, żremy chleb. Zlamiłem to bardzo. Wzięły mnie z zaskoczenia. Chodź tu, utopcze. Już Quen na ciebie czeka. Jeb, 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 jeb. I proszę, po ręce. Dobra, punkt adrenaliny, więcej doświadczenia, takie tam. Tutaj jacyś ludzi pozabijali. Mam mózg utopca, mogę zrobić jaskółkę. I zaraz to zrobię. Nawet już to zrobię. Jaskółka. Rób to. Tutaj mamy jakiś skarb. Mieczyk.
I schemat puszczyka i buty! Proszę bardzo, co my tu znaleźliśmy? Niby niebieski. Ma ogniwo. Ale zadaje o jeden mniej obrażeń. W takim razie, jak znajdę jakiś ogniwo... Ale chwila! To ma plus 7 do... Plus 7% do trafienia przy trafieniu krytycznym. To ja to wezmę. Brzeszcz od Zwickowardo. Wiecie, zawsze to jakaś premia przy trafieniu krytycznym. Do czegoś tam, do obrażeń pewnie. A co jakieś budki? No, lepsze w luj. Chyba, że. Cięte, żywioł. Cięte, ale nie ma żywiołu. Ale co, z burzą raczej nie będę walczyć na miecze. Chodź tu. Dobra. Wszystko? Wszystko chyba. Dobra. No, także spindalamy. A, chwila. Medytacja. Godzinkę sobie. Tu, godzina. Żeby życie się załadowało i w ogóle. Dobra. Lecimy po tego zaginionego brata, wykonamy sobie tego kuścika i zakończymy odcinek. Płotka. Oczywiście, że jesteś zaraz obok. Tempo, tempo. Gniazdo potworu. Gdzie ten GPS mnie prowadzi? Jezu, płotka, co ty robisz? Dobrze, że jesteś, Bastian. Jego ciało musi gdzieś tu być. Podobnie jak ciała setek innych. Chcesz oglądać każdego trupa po kolei? To trochę zajmie. Spokojnie. Wszystkie chłopaki z poboru, z Białego Sadu, namalowały sobie na tarczy mały kwiatek, żeby w bitwie z dala się widzieć. Było ich tylko paru, więc jak będziemy patrzeć za tym znakiem, zaraz go znajdziemy. Nie obraź się, ale zdarza się, że żołnierze porzucają swoje tarcze, zwłaszcza kiedy przegrywają. Sama tarcza też wystarczy. Wow, Skype'y mi się odzywają. No chodź, im szybciej to załatwimy, tym lepiej. Skype'y, Steamy. No dobra, używając wiedzińskich znaków, szukaj tarcz. A wojna dopiero się zaczęła. No. Pospieramy luty. Sprzedamy. Prochy, Jezus. Wolę nie wiedzieć, z czego te prochy. Wyróżniających się obiektów. Trupy. Dużo trupów. Tu jest tarcza. Z kwiatkiem. To ten? Nie, syn sąsiadu. No. Dobra, to są kule. No i co, kuza? Czujesz pana? Doskakuj do tych guli, Geralt, co on zrobił? Jak tańczy. Ała. Sorry, ziom, ale nie trzeba cię jakoś chronić. Dobra, gincie. Chowaj mieczyk. Jad tutaj jakiś, jad. Tutaj pewnie też jad. Krew gula. No proszę bardzo. Szukamy, szukamy dalej. Wyróżniających się tarcz. W tym okręgu. Proszę bardzo. Tutaj jeszcze tępy topór pewnie. I tutaj. Halo. To ten? Nie, nie podobno. Ja tam tu ciała prawie nie widzę, ale... Szczegół? No i co, kuzar? Czujesz pana? Ciągle nic. Tu? Butelka wody. To ten? Nie, syn sąsiadu. O, drugi? Proszę bardzo, tu są luty. Zardzewiały miecz z Nowigradu. No i co, kuzar? To się sprzedaje. Ciągle nic.
Uj, hieny cmentarne! Dobra, ja już się wzbogaciłem lekko. Na cudzym nieszczęściu. Dobra, szukamy tak, tarczy. Szukamy tarczy, oczywiście. O, tam są ciała niesprawdzone. Miecze z Nowigradu, butelki wody, topory. Topory, Jezu, kiedy ja to sprzedam? Tutaj w ogóle koń jest nadziany. Nie jest dobry moment na pogaduchy, co? Załatwmy, co mamy załatwić, zbierajmy się. Zawsze jest dobra pora na lody koral. Konia chcę przeszukać, gro. Dobra, tutaj nikt, kogo nie ma. Tam jest tarcza. Skóra spalona do szczętu. Wiem, że ciężko powiedzieć, ale może to on. Ja... Bastien był spory chłopak. Szeroki w barach, a ten tu jakby mniejszy. Gdzie on jest? Przez ogień. On tam jest, a słyszę go jakby był obok. Dajesz Huzar. Zwężu! Huzar zwężu Bastiena! Lecim! Geralt, użyj swoich kocich węchów. O. To jeszcze nic. Mój porucznik kazał nam na komendę chodzić do latryny. Ostrzeliwują nas balistę, a on tylko żołnierz z pełnym żołądkiem do bitwy iść nie może. Macie siedzieć, aż wy siedzicie. Wyobrażasz sobie? Bałwan. Przestań już, żebra mnie bolą, jak się śmieje. Trzeba założyć opaskę uciskową, ale to później. Jak wytłumaczysz, o co tu chodzi? Bastien, on cię pojmał, ten Nilfgaardczyk? Nie. Uratował mi życie. Dostałem w bok, potem w głowę, ale także przestałem widzieć. Rosyn wpadł na mnie, jak czołgał się przez pobojowisko. Ma skręconą kostkę. I tak ślepy prowadził kulawego, aż znaleźliśmy tę chatę. Zabieram cię do domu. Trzeba zająć się twoimi ranami. Nie zostawię tu Rosyna. Sam tu zginie. A do swoich iść nie może. Zdezerterował. Powieszą go. Jak znajdą go u nas, wtedy powieszą wszystkich razem z moją Lisję. Nie ma mowy. Czarny zostaje tutaj. Nie mój interes. Tak w sumie jest wyrąbane. Gdyby nie Czarny, Bastien już by nie żył. Więc może mu pokaż, że Nordlingowie nie są dzikusami, za jakich nas mają w Nilfgaardzie. Proszę bardzo. No, da mu się ubrania po ojcu. Przyuczy do pracy w polu. Tylko ten akcent, ale niech będzie. Zabiorę jego. Kasa. Dzięki, Wiedźminie. Twoja nagroda. I niech bogowie cię mają w opiece. Powinno być dodatkowy hajs. Znalazłem brata żywego. I jeszcze z niewolnikiem. A co, jakim niewolnikiem? Dobra. Ludzie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o ocenianiu i oglądaniu. Jeżeli chcecie coś zaproponować, jakieś zmiany, czy cokolwiek, piszcie w komentarzach. A do tego czasu widzimy się w następnych materiałach, które będą już jutro, więc wyczekujcie, trzymajcie się i cześć!